Witajcie na kanale megadyskont.pl. W dzisiejszym odcinku zobaczycie lalkę, dyrektorkę Celestię z nowej serii My Little Pony Equestria Girls Po tamtej stronie lustra. Tytuł serii Po tamtej stronie lustra nawiązuje do książki opartej na motywach filmu My Little Pony Equestria Girls, gdzie tytułowe lustro umożliwia przejście pomiędzy światami My Little Pony i Equestria Girls. A przed sobą mam już dyrektor Celestię, która jest bardzo kolorowa. Zacznę może pokazanie jej od włosów, które się mienią kilkoma kolorami. Mamy tutaj m.in. różowy, zielony, fioletowy. Jej grzywka związana jest gumeczką, a spod włosów wystają spiczaste uszy. Włosy są naprawdę długie. Sami zobaczcie, no i są na końcach kręcone. Jeżeli już jesteśmy przy tyle lalki, to pokażę od razu jej skrzydełka, które są jasno-różowe i są odczepiane. Teraz spójrzcie na jej twarz, ponieważ pierwsze, co się rzuca w oczy, to jej słońce wokół oka. Teraz spójrzmy na jej strój. Na górze jest to bluzeczka koloru żółtego z różowymi nutkami, z brokatem. Bluzeczka ma jeszcze takie promienie słońca. A pod spodem mamy spódniczkę, która jest dopasowana aż do kolan. I na dole ma falbankę z tego samego materiału. Lalka ma również bardzo wysokie buty. Są to sandały na wysokim obcasie i koturnie z wysokim zapięciem. W zestawie z lalką mamy akcesoria, takie jak ubrania. Jest to bluzka na jedno ramię z nutkami, spódniczka ze słońcami, a także spinka w kształcie słońca, buty również z motywem słońca, słoneczna gitara oraz statyw z mikrofonem. Lalki nie będę przebierać, zrobicie to sami w domu, ale pokażę, jak wygląda na jej włosach spinka. I przebiorę jej buty. Oczywiście stroje możecie łączyć ze sobą i modyfikować stylizację. Tym razem buty są fioletowe, mają zabudowane palce, a na zapięciu mamy złote słońce, obcasy zaś to po prostu księżyce. Jeszcze założymy lalce gitarę. Postawimy mikrofon i może już dać rockowy koncert. Tą i inne lalki z serii My Little Pony Equestria Girls Po tamtej stronie lustra możecie kupić w naszym sklepie internetowym megadyskont.pl.